Cześć! W tym odcinku skonfigurujemy router Huawei 4G Router 3 Prime do połączenia z internetem. Zaczynajmy! Zanim włączysz router, włóż do niego kartę SIM. Następnie podłącz zasilacz i poczekaj, aż router uruchomi się. Może to chwilę potrwać. Na routerze znajdziesz naklejkę, na której sprawdzisz m.in. nazwę sieci Wi-Fi i hasło do niej oraz adres IP urządzenia i domyślne hasło logowania do panelu administracyjnego. Przejdźmy zatem do konfiguracji. Wybierz nazwę sieci i wpisz hasło. Jeśli zobaczysz komunikat, że można połączyć się używając przycisku WPS, to wciśnij go na około 3 sekundy na routerze i poczekaj chwilę. Nie będziesz musiał wtedy przepisywać hasła, a router połączy się automatycznie. Kiedy komputer połączy się z routerem, w przeglądarce otworzy się strona konfiguracyjna. Jeśli tak się nie stanie, uruchom przeglądarkę i wpisz adres strony 192.168.8.1. Następnie wpisz kod PIN do karty SIM. Zanim to zrobisz, możesz jeszcze zmienić język menu. Ja wybiorę język polski. Po wpisaniu PIN-u klikamy Zapisz i wpisujemy domyślne hasło do panelu administracyjnego routera. Znajdziemy je na naklejce. Moje hasło to admin. Wpisuję je. Klikam Zaloguj, a następnie Dalej. I zgadzam się. Router zrestartuje się, więc zostaniesz rozłączony z Wi-Fi. Po ponownym uruchomieniu routera połącz się z nim ponownie przez Wi-Fi i odśwież stronę. Wpisz domyślne hasło do routera i kliknij Zaloguj. Przejdź przez kolejne kroki konfiguracji. Aby router aktualizował się automatycznie w nocy, kliknij Włącz i kontynuuj. Następnie skonfiguruj sieć Wi-Fi według własnych potrzeb. Ja pomijam teraz tę czynność. Zawsze mogę później skonfigurować to w ustawieniach. Kolejny krok to ustawienie hasła logowania do panelu administracyjnego routera. Wpisz nowe, wymyślone przez siebie hasło i kliknij Zakończ. Router zapisze ustawienia i gotowe. Od tej chwili możesz korzystać z internetu. Jeśli z czasem będziesz chciał zmienić jakieś ustawienia w routerze, wystarczy, że wejdziesz na stronę 192.168.8.1 i wpiszesz ustalone wcześniej hasło. I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.